Co to za ryba? Cóż to za ryba? Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. A więc dawno mnie w tym miejscu nie było. Dawno tutaj nie łowiłem, tak więc postanowiłem znowu tu przyjechać i pobawić się z białorybem. Tutaj będę sobie siedział. Tam. Gdzieś będę sobie wyrzucał zestawy i łowił. A czy coś złowię, to zobaczymy. Mam nadzieję, że coś jednak złowię. Także rozbijam gramoty i biorę się za rzucanie. Robienie peletów, uzbrojenia wędeczek i jedziemy. A Was zapraszam oczywiście do subskrypcji i o, miłego oglądania. Gotowy, zaczynamy. A więc z moich filmów doskonale wiecie, na co w większości łowię, na metodę pelet, kukurydza, skisłe masło, wanilia i piernik. To pelety, którymi będę napełniał podajniki, a dzisiaj kulki, miód malina, skisłe masło i słodka kukurydza. Do tego na haczyk dorzucę jakieś białe robaczki, gdyż mam ochotę dzisiaj też poszukać pana leszcza. Może się jakiś trafi. Dobra, biorę się za rozrabianie wszystkiego. No i trzeba zaczynać, bo mało czasu. Mamy już jesień, także te dni są coraz krótsze, a ryby coraz bardziej chimeryczne. Dobra, lecimy rozrabiać. Więc czas uzbrojania naszych zestawików. Koszyczek mam 35 gramowy,
przypony do metody zakupiłem w sklepie Rafisza. Tutaj założymy może skisłe masło. Tak, 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 tak. O. Na bagnecik. Dociśniemy. No i dobra. I teraz uzbrajanie. Dobra. Jeden zestawik gotowy. Leci pod trzcinki. Tak jak miałem w planie. Trochę za blisko. To nie to, co chciałem. Ale to nic. Za chwilę przerzucimy. I tak. Dobra. W międzyczasie zrobimy drugi zestawik. Drugi zestawik zrobimy na miód malina. Tutaj będziemy chcieli... Oś ty wredna. Tutaj będziemy chcieli oszukać pana Morze Amura, jak się uda. Jakie różowe palce. To ładnie pachnie. Szkoda, że tego nie czujecie. Może kiedyś wymyślą YouTube 5 czy 6D, że będziecie mogli czuć ten zapach. Ale to może kiedyś. Dobra. Gotowy. Drugi zestawik. Na początek poleci tam, pod tamte trzcinki. Tam. Wpadł mój pierwszy i ja chwilę obecną jedyny amur. O, bardzo dobrze. Może chciałbym troszeczkę inaczej, ale już nie będę aż tak kombinował. Tak zaraz jeszcze będę przerzucał, bo będę chciał wykonać parę rzutów, żeby zanęcić. Dobra. Na wszelki wypadek. I tutaj. No i dobra, czekamy na pierwsze branie. No dobra, wykonałem już po 5 rzutów zanętowych. Czas założyć docelowe zestawy. Czyli jeszcze uzbroimy haczyk w dwa białe robaki. Tak jak mówiłem, chcę pobawić się z panem leszczem. Z panem leszczem. Teraz wyrzucimy zestaw i zestaw będę wyrzucał średnio co jakieś 10 minut. Jeżeli nie będzie brania, to zestaw będzie leżał na dnie 10 minut. Ściągam, znowu napełniam. O Jezu, co to było? Dobra. Pach. I teraz mam nadzieję, że docelowy rzut będzie dokładnie w to miejsce, które chcę. Patrz, normalnie udało mi się. Pierwszy zestaw, docelowe miejsce. Teraz drugi.
do drugiego. Nie będziemy zakładać białych rybaków, gdyż tutaj chcę, żeby podszedł pan Amur. Zostanie to na miód malina. Dobra. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że będzie rzut po rybę. Padło na dno, czyli nie jest aż tak strasznie głęboko w tamtym miejscu. Dobra, teraz 10 minut i znowu przerzucamy zestawy. Gdzie jest branie? Nie wiem, czy jest ryba. Jest! Jest ryba. Ale to będzie chyba nic wielkiego strasznie. Ale mogę się też zdziwić, że tak powiem, tak? Ale to chyba będzie lechol. Wydaje mi się. Bo dziwnie to po wierzchu idzie. Co to za ryba? Co to za ryba? Cóż to za ryba? Teraz muszę wziąć podbierak. Powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co to ryba, ale wydaje mi się, że to będzie chyba boleń. Tak, to chyba będzie pan boleń, z tego co mi się wydaje. Dokładnie. To jest pan boleń na kulkę. W szoku. Jeden z kolejnych boleni na kulkę, który się trafił. Nieduży bolenik. Ale przyłów śmieszny. Bardzo. Jak on się tu zapiął. Tutaj tak delikatnie się zapiął. Teraz go uwolnimy. Na kuleczkę, pan boleń, taki coś koło 40 paru centymetrów. No jeden z kolejnych boleni, który mi się udał złowić na tym zbiorniku, na kulkę. Dobra, nawet go nie będę mierzył, bo chyba to nie ma sensu, bo jest mały, ale cieszę, że jest, tak? O. Fajnie odszedł. Świetnie. Jest pierwsza rybka dzisiaj. Szkoda, że nie karp. No i weszła pierwsza rybka. Rybka niespodzianka. Rybką tą był pan boleń. Nieduży pan boleń, koło 40-45 cm. Ale cieszy jak na pierwszą rybkę. Czekam na tego karpika. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj podejdzie pod moje zestawy. Przynętą było skisłe masło z dwoma białymi robakami. Ciekawe, na co się skusił. Na skisłe masło czy na białe robaki? Ważne, że się skusił. Czekamy na kolejnego. Jedzie rybka. A to bardzo dziwna rybka. Nie wiem, o co kaman, ale to chyba będzie już chyba pan karp albo coś innego. Teraz coś bardzo łatwo idzie. Może to być również pan karaś,
albo naprawdę fajny pan leszcz. Idzie tak fajnie, dziwnie. Co jest? Kolejny pan? Boleń. Co jest? Kolejny pan boleń. Kolejny pan boleń. No to dziwne jest bardzo, bo nastawiłem się na karpia, a biorą mi bolenie. Śmieszna sprawa, znowu w mały kącik. Zapiął się. Kolejny pan boleń zameldował się na kulkę. Dzisiaj zamiast... O! Patrzcie, gdzie ma moją kulkę. W pyszczku ma jeszcze moją kulkę. Smaczna. Ale widzę, że ty chyba tam pelet zbierałeś. Zbierałeś pelecik i przykusiłeś się do kulki. No, spokój się, już cię wypuszczam. Pan boleń. O, niech wraca. O, tutaj może tak fajnie odpłyniesz. Ktoś ty jeszcze mnie wziął i ochrapał. To jest wredna bestia. Takie dzisiaj karpie będą brały? A więc czas na ogłoszenie wyników konkursu, jaki organizowałem dokładnie tydzień temu. Także będę generował komentarze, 3 komentarze wygrywają, resztę dowiecie się z filmu. Tak więc wchodzimy w film. Film konkursowy, także wypuszczanie sandaczy i niespodzianka. Kopiujemy link. Dobra, link skopiowany. Wchodzimy w generator YouTube Random. Z tego programu będziemy generować komentarze. Tutaj wstawiamy link z filmu konkursowego. Czekajcie, tu jakieś reklamy powyłączam. Filtruj duplikaty, czyli podwójne komentarze. Dobra. Wgrywamy komentarze, czy komentarzy jest 303. No i zaczynamy. Początek. Pierwsza osoba jest. Jest, biorę udział. Skośne masło, no to skisłe masło. Niech będzie. Wiadomo, o co chodzi. Następna osoba. Cezary, te skisłe masło, biorę udział. Gratulacje. I trzecia osoba. Skisłe masło, Filip. Także te 3 osoby wygrywają w konkursie. A więc słuchajcie. Teraz tak. Te 3 osoby proszone są o wpisanie w komentarzu pod tym filmem swojego adresu e-mail dokładnie z tego linku, który dokładnie z tego nika, który został wylosowany. Musi być wszystko identyczne, dokładnie ten link, ten nick i ja Wam pod ten adres, który mi wpiszecie, wyślę dalsze instrukcje w celu odebrania nagród. Gratuluję wszystkim, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, bo niedługo już kolejne konkursy, kolejne duże konkursy. Dzięki serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!